Ludzie domagają się, Polacy domagają się, polskojęzyczne osoby domagają się, aby wypuszczać coraz więcej takich filmów, które obnażają niestety to, co się dzieje w Polsce i nie da się temu inaczej, że tak powiem, nie da się tego przykryć, okłamać, zakłamać. Pokazujemy prawdę, jaka prawda jest szokująca. Ludzie się dalej pytają, jak to jest możliwe, że w odpowiedniku Auchan w Hiszpanii Hiszpanowi trzeba płacić dwa razy więcej na rękę, ale większość produktów, które przeanalizowaliśmy, jest tańsza tam. Tak jak bułki, tak jak różnego rodzaju bułkopodobne wyroby, jak woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, szynka. Szynka jest trochę droższa, ziemniaki, ryż, piwo, wino, woda. Jak to jest możliwe, że te wszystkie produkty są w Hiszpanii tańsze niż w Polsce? Jak to możliwe, że tylko szynka, że tylko kurczak jest trochę tańszy w Polsce, że pomidory mniej więcej w tej samej cenie lub trochę tańsze są w Polsce aniżeli w Hiszpanii? Ludzie nie dowierzają, jak to jest możliwe, że w Hiszpanii, w której naprawdę, no tam trzeba płacić, szanowni państwo, dwa razy więcej Hiszpanowi za jego pracę netto na rękę, no ale mają ceny niższe. W tym samym sklepie. Oczywiście chodzi o Al Campo, czyli chodzi o Auchan. No, w Polsce mamy Auchan, no ale w Hiszpanii jest część tego wielkiego, tej wielkiej korporacji Auchan, czyli Al Campo. I robimy te filmy i pokazujemy, co się w rzeczywistości dzieje w Polsce i że już zaraz, za pół roku czy za rok, nie dość, że nieruchomości już są tańsze 2, 3, 4, 5, 6-krotnie w utrzymaniu na kredyt i nominalnie sama cena nieruchomości, nawet 7-krotnie, to dodatkowo już za pół roku, za rok, za 2 lata takim trybem już właściwie wszystko będzie tańsze w Hiszpanii. Jest to szokujące. Dzisiaj, szanowni państwo, zobaczymy następne produkty, czy jest tam taniej, czy w Hiszpanowi dalej się sprzedaje rzeczy taniej albo w tej samej cenie, mimo to, że Hiszpanowi trzeba płacić dwa razy więcej. Zanim do tego wszystkiego przejdę, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, zapraszam do merytorycznego komentowania i oczywiście zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału angielskojęzycznego. Link podałem, szanowni państwo, w opisie. W opisie jest link do mojego angielskojęzycznego kanału. Bardzo proszę o subskrypcję, bo inaczej YouTube nie będzie wybijał angielskojęzycznych produkcji na angielskojęzyczny YouTube, jeżeli nie będzie tych subskrypcji około 1000-1500. Dziękuję serdecznie i przechodzę dalej. Zanim przejdę dalej, łyczek napoju i jedziemy. Co sprawdzimy, szanowni państwo? Co sprawdzimy? Oczywiście trzeba najpierw zrozumieć, jaka jest sytuacja. Proszę zobaczyć, to jest ta Teneryfa, szanowni państwo. Teneryfa, to jest Teneryfa. Na Teneryfie jest po prostu taniej niż w Polsce w sklepach. Większość tych produktów, jak widzimy według statystyk, jest tańsza. Teneryfa leży na skraju, jest to hiszpańska wyspa w archipelagu Wysp Kanaryjskich na skraju Afryki, Sahary i Maroka. Przepiękne miejsce, no i już wygląda na to, że jest znacznie tańsze niż niestety nasze sklepy lub stety. No ja nie, ja tutaj Hiszpanom nie to, że zazdroszczę, tylko pokazuję, że po prostu mają taniej i tam życie staje się bardzo miłe, prawda, i bardzo fajne, tym bardziej w tak przepięknej, cudownej, no wręcz rajskiej scenerii. To jest właśnie Teneryfa i właśnie w takich miejscach, szanowni państwo, jest taniej i kupić nieruchomość, i ją ogrzać, i ocieplić, i zjeść, i żyć. Już wszystko jest właściwie prawie tańsze tam na Teneryfie, czy na innych hiszpańskich wyspach, czy też miejscach w Hiszpanii. No ale dobra, dosyć tego. I wejdźmy na... I co sprawdzimy? Co sprawdzimy? Tym razem wszedłem oczywiście na nasz translator polsko-hiszpański. Od razu się hiszpańskiego pouczymy. Proszę bardzo. Czekolady. Czekolada, to czekolada, tutaj wcześniej czekolady wpisałem, żeby państwa nie zanudzać. Aha, tu mamy, mamy czekoladę, było wcześniej. W takim razie sprawdźmy, po ile jest czekolada w Hiszpanii, jakże chyba każdy kocha czekoladę, no nie wszyscy mogą jeść czekoladę, ale czekoladę ci, którzy mogą, to raczej wszyscy kochają. No i zobaczmy, po ile jest czekolada. No i tutaj mamy na przykład milkę, prawda? No milka
fajnie porównać Milkę, bo Milka jest w całej Europie, prawda? Milkę się sprzedaje w całej Europie i znajdzie się wszędzie Milkę, prawda? Bo to Milka, i proszę zobaczyć, Milka 125 gram za euro i 9 groszy. 125 gram za euro i 9 groszy, prawda? Czyli ile to jest, no jeżeli byśmy liczyli Euraska 1,0,9 razy 4,4, no to jest 104, przepraszam, 1,09 razy 4,4, no to jest 104,80, prawda? 4,80. To jest średnia taka ostatnich tam kilku lat, ale jeżeli byśmy policzyli średnią 4,15, czyli ostatnich 20 lat, to jest 4,52 i dzisiejszym bardzo drogim kursem, no to by było 5 zł i 6 groszy. No to liczmy to 4,4, prawda? To jest 4, albo nawet ja bym liczył 4,35, czyli 4,74. Po prostu średnia ostatnich tam, nie wiem, 5 lat czy coś takiego kursu euro przy dzisiejszym zawaleniu. No i widzimy, no mamy czekoladkę za 1,09 euro. Tak? Inne czekoladki mamy tutaj. Widzimy, tu są kilogramy, to jest dobrze napisane, bo tutaj kilogram Milki kosztuje 8,72 euro. Gdzie mamy jeszcze tańsze czekoladki? Tutaj mamy 90-gramową, to nie będziemy liczyć. Tu kilogramami łatwo policzyć. O, widzimy, proszę bardzo, tutaj Milka, ja to przetłumaczę na polski, to się klika na Google Chromie i na innych wyszukiwarkach chyba też i na polski tłumaczymy, żeby Państwo sobie mogli przeczytać. Czekolada mleczna, 100 gram, 100 gram, 100 gram, prawda? 1,44. Tu mamy jakąś tanią taką za 1 euro, ale to taka ciasteczkowa. No ale widzimy, na przykład tu jest też ciasteczkowa, już tylko 1 euro. No widzimy, no za euraska można sobie czekoladkę kupić taką 120-gramową. Przy kilogramie to jest 8,33. Znajdźmy jakieś może super tanie czekolady, bo tutaj nie wyskoczą nam tylko Milki, ale nam Milki wyskoczyły, fajnie, że wyskoczyły Milki, bo u nas też są Milki i to łatwo porównać, prawda? Więc mamy ten sam produkt dosłownie, prawda? Tak więc może znajdźmy, no Milka następna, proszę zobaczyć, 1,4 grosze za 100 gram, 1 euro i 4 centy, jakaś może jeszcze tańsza, no chyba tańszej niż 1 euro nie ma. Po prostu nie opłaca się na półkę wrzucać pewnie. No widzimy, no biała za 1 euro i 18 centów. No tak, to jest chyba najtańsza. O, jest to dziwne, ale tu same produkty w ogóle wyskoczyły Milki. No dobra, wyskoczyła nam sama Milka. Chyba zaznaczyłem samą Milkę. No to tutaj też czekolada Milka. Też wyskoczymy, może nam wyskoczy czekolada Milka. I będą same Milki i zobaczymy, po ile są same Milki na polskim Auchan, prawda, bo pamiętajmy, Alcampo jest częścią Alcampo, bo nie wyskoczyły, czekolada gorzka taka i owaka. Alcampo jest częścią, tam się nazywa Auchan Alcampo, Alcampo jest częścią tam Auchan, prawda, nie wiem, czy to mniej więcej tak w świetle prawa można pewnie nazwać. No i mamy, no u nas te czekolady troszeczkę są innej wagi. Tutaj mamy czekoladę na przykład 250 gram, aż taką dużą, więc my tego nie zmierzymy. No ale w kilogramach możemy zmierzyć, prawda? Tamta Milka była po 9, czy po ile ona była najtańsza? 8,72 na euraski. No to tutaj możemy w kilogramach zmierzyć. Na przykład tutaj mamy czekoladę, no dobra, tylko Milkę znajdźmy, bo tutaj mamy taką Milkę, a gdzie jest Milka mleczna? Znajdźmy Milkę mleczną. No i mamy Milkę mleczną. Nie, to są duże. Wiem, co zrobimy. Poszukamy na tym Auchan od najniższej ceny i poszukamy to w ten sposób. No niestety te aplikacje takie są, że są jakie są, że ciężko je poustawiać. Czasem po prostu nie wyskakują produkty. Poszukajmy, no pewnie Milka będzie minimum 4 zł. Podejrzewam, że Milka będzie mniej więcej w tej samej cenie co aż 500 produktów czekoladowych lub z zawartością czekolady jest. No i mamy, dobra. Mamy naszego Wedla. No mamy naszego Wedla. Znajdźmy. Dobra, Milkę tylko porównamy najpierw, no bo tam wyskoczyła Milka. Tutaj mamy Wawel, Wedel. Widzimy, że Wedla i Wawla są dosyć tanie. Znaczy jest tanie. No 80 centów, tak? Czyli
No ale chodzi o to, żeby porównać milkę. Widzimy, są po 4 złote. Dobra, i mamy milkę. A nie, to dalej jest wedel. Dalej czekolada wedel, wedel, wedel. Widzimy, że wedla jest tańsza niż milka. Wyroby wedla są bardzo dobre. Mają bardzo dużo wyrobów takich różnych, różnistych w ostatnich latach im się pojawiły. Przepyszne. Dobra, i jest milka. No i widzimy, no najtańsza milka, ile to jest? 100 gram. A, no bo tam sprzedają 100 gram, 120 gram, prawda? No i widzimy. Widzimy tutaj wprost, że za kilogram jest 44,80 zł. Czyli po tym średnim kursie jest to 10 euro. A u nich najtańsza jest, tutaj widzimy 8,72, a tu ciasteczkowa, dobra, ciasteczkowa się nie liczy. No ale widzimy, zwykła mleczna, 125-gramowa jest po euro 9, ale kilogram to jest 8,72. Licząc po 4,4, po 4,4, 4,48 zł, no to tutaj mamy, że kilogram białej jest 10 euro i tutaj mamy coraz drożej. Tutaj 47, widzimy to po zawyżonym kursie, tutaj to jest 11 euro za kilogram, czyli widzimy, że milka, znajdźmy czekoladową milkę, znaczy mleczną milkę, bo tutaj są biała milka z jakimiś dodatkami milka, znajdźmy zwykłą mleczną milkę, no nie wyskakuje żadna mleczna milka będzie droga, po prostu jesz mleczna z mleka alpejskiego, a jest po 4,40, widzimy 10 euro, tak? 10 euro przy kursie 44,80, nie? A u nich przy kursie licząc, gdybyśmy nawet policzyli dzisiejszy kurs, szanowni państwo, widzimy tą milkę po 44 zł. Proszę zobaczyć. Gdyby policzyć milkę po 4,48 po dzisiejszym kursie zawalonym, podzielić na 4,65, no to u nas milka kosztuje 96 centów. U nich milk, ale to jest, przepraszam, ale to jest, bo u nas jest 100 gram, a u nich jest 125, widzimy? Ja, to u nich nadal jest tańsza. U nich milka, czekolada milka jest tańsza po prostu. I dobra, to zróbmy tak, to zróbmy tak, to zróbmy tak. 44,8 podzielić przy kursie, szanowni państwo, średnim, przy kursie średnim, 4,15. U nas kilogram takiej milki kosztuje 10,79 euro, a właściwie 80 centów, tak? Czyli 11 eurasów u nas kosztuje po średnim kursie euro 20 lat, czy tam 15 lat, tak? A u nich kosztuje 8,72. Czyli u nas kilogram milki jest o, mlecznej, jest o 2 euro droższy. Nawet gdyby liczyć kurs, ten taki straszny 4,40, no to i tak kilogram milki kosztuje 9 euro i 18 centów. A u nich kosztuje, szanowni państwo, 8 euro i 72 cent kilogram milki mlecznej. Czyli u nich czekolada jest po prostu tania. Nawet jeżeli policzymy przy dzisiejszym zawalonym kursie chwilowo 4,65. No to i tak kilogram milki kosztuje 9,63, a u nich 8,72. Proszę sobie to wyobrazić, że milka w Hiszpanii jest tańsza mleczna, w zależności nawet do 2 euro za kilogram. Już dalej nie ma po co sprawdzać, mi się wydaje, bo nie ma po co sprawdzać. Nie ma po co. Milka, czyli. Niemiecka czekolada, Milka, to jest chyba niemiecka czekolada, czy szwajcarska, już sam nie wiem, no ale kojarzy się z Niemcami. Ta czekolada jest droższa w Polsce, mimo to, że w Polsce można płacić w Auchan 2 razy mniej na rękę Polakowi niż w Auchan, czyli Alcampo w Hiszpanii. Proszę sobie to wyobrazić. Oczywiście mamy jakieś inne tańsze czekoladki, bo proszę zobaczyć. Mamy tańsze czekoladki. Tutaj był Wawel. No ale ten Wawel jest właśnie w tym. Proszę zobaczyć. To Wedel znaczy. Jest Wedel, tak? Wedel jest tańszy. Proszę zobaczyć. Wedel po 3,98. Czyli to jest taka cena czekolady z Hiszpanii, tej Milki, prawda? 3,98. Wedel, Wedel, Wedel. A jeszcze tańsza jest Wawel. Jeszcze tańsza jest Wawel. Proszę zobaczyć. Wawel jest po 3,78. Tylko to nie jest mleczna.
tylko jakaś tam nadziewana. No i mamy 3,78, Wawel, 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 Wedel 3,74, tak, 41,56 za kilo. Genialne jest to podawanie cen za kilo, to jest po prostu niesamowite, naprawdę bardzo mi się to podoba, lubię transparentność, za to oszążą, oni muszą, i wiadomo, że to oni są prawem zmuszeni, jeżeli chodzi o kilogramy chyba, ale generalnie wchodziłem na różnego rodzaju dyskonty i nie są w ten sposób transparentni, szanowni państwo. No i widzimy, proszę zobaczyć. Mamy, no dobra, tu już ta jakaś Oshō Milk, no jest za 2,99 jakaś czekolada mleczna, to nie jest chyba produkt czekoladopodobny, no ale to jest najtańsza, najtańsza, prawda? To są takie najtańsze czekolady. No dobra, ale weźmy w takim razie czekoladę jakiekolwiek. Czekoladę. Czekoladę. Jak zobaczymy... A, teraz mi... niestety mi pokazuje prze... Aha, dobra. Czekolada, widzicie, bo mi pokazuje zjadła Milkę, tratatata. Czekoladę. Ciemna czekolada mi wyskoczy, a ja bym chciał, żeby po prostu czekolada wyskoczyła mleczna. To weźmy czekolada mleczna, może mi wyskoczy. Czekoladę con leche. O, widzimy? Con leche. Ciekawe, czy to w ogóle będzie czekolada jakakolwiek. Żeby nam wyskoczyła po prostu con leche, nam wyskoczyła. Czekolada con leche, czekolada z mlekiem. O, dobra, jest Milka, dobra. A może będzie jakaś tańsza czekolada? Czyli wiemy, że Milkę kupimy taniej tam. No ale poszukajmy jakiś inny rodzaj czekolady, który by był tańszy niż Milka. Poszukajmy. No u nas, żeby kupić czekoladę w cenie Milki w Hiszpanii, trzeba kupić Wawel albo Wedel, prawda? A tutaj szukamy i nie ma innej czekolady. Ale wiemy już, że wiecie, no czekolada jest też w tej samej cenie. To wiemy, prawda? Że te kity o tym, że tam, nie wiem, w Polsce jest tanio, a tam, nie wiem, jest drogo, no to jest kłamstwo, prawda? To jest jedno wielkie kłamstwo. Generalnie Polakom się nawaliło takie głupoty do głowy, jak kiedyś nam walono, że jajko jest niezdrowe, a margaryna jest lepsza od masła. Tak w latach tam pomiędzy 90 a 2000 rokiem, prawda? Gdy ja byłem dzieckiem, to nam wmawiano, że jajka są niezdrowe, że są BBB, a... szanowni państwo, następnie, że margaryna jest lepsza niż masło. Proszę sobie wyobrazić, takie kocopoły nam wciskano, że jakiś sztuczny wyrób jest lepszy niż masełko. No i widzimy, no nie ma innych czekolad, może tak silna Milka jest w Hiszpanii, że tych czekolad zbytnio nie ma, może są tak ugadani. Widzicie, jest tutaj dużo jakichś takich Milka, 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 no to jest wszystko Milka, ja nie chcę Milki. Ja chcę jakąkolwiek czekoladę, co Hiszpanie nie mają czekolady swojej. Widzicie, bo same Milki, same jakieś takie zagraniczne czekolady. Czekoladę. Może zobaczmy czekoladę Negro w takim razie, bo Negro, czekoladę Negro. Mleczna, czekolada mleczna, no. Nie no, wyskakuje to czekoladą coś takiego. Zrobimy tak, że odświeżymy czekoladę. Czekoladka, no kto nie lubi czekoladki, no? Każdy czekoladkę by sobie zjadł. I widzimy, tu są różnego rodzaju czekolady i specjalnie nawet Sin Chocolate, Sin Azakar, Kopa. No, nie wiem. Zobaczmy w takim razie czekolady czarne. Czyli czekolady gorzkie. No i proszę zobaczyć. Mamy za kilogram czekolada gorzka 10,48, 40, czyli 1 eurasek, 85%. I tu jest taki problem, że też z czekoladami gorzkimi jest problem taki, że trzeba patrzeć na te procenty, prawda? Bo czekolada może mieć 70% czekolada, albo 85, albo tam 90, prawda? No i widzimy, że są po 1 euro, prawda? No, czyli taka przystępna, no cała masa czekolad po 1 euro.
po 10 euro. No i widzimy na przykład najtańsza taka Auchan, tutaj nie wiem czy Państwo widzą, po prawej stronie. Tutaj mamy najtańsza taka Auchan, tutaj teraz narysuję. Produkt Alcampo, tableta de chocolate negro, czyli popatrzmy, 5,27 za kilo, tak? Czyli bardzo tanio, bo to jest 50 centów za 100 gram czekolady, tak? To jest 50 centów za 100 gram czekolady, czyli 2,20, 55% kakao, czyli taka, wiecie, fuj, fuj, tak? Czyli reszta jakiś tam olej albo coś. Szukamy pomarańczowa, tu jakiś lemon, no są po Euraska, czyli znajdziemy jakieś tańsze niż 5 euro, znaczy 100%, widzicie, o to chodzi, żeby sprawdzić, jaka jest czekolada, jakiej jakości jest czekolada, prawda? Bo widzimy, popatrzcie, ile tych czekolad jest zwyczajnie takich czarnych, prawda? Czarnych, czyli gorzkich. No cała masa jest, dużo jest po 1 euro, no a cała masa jest po 2 euro, czyli po 8-9 zł, no to są mniej więcej, widzimy, to też jest po 1 euro. Ja po prostu szukam jakichś super tanich, prawda? O to chodzi, że szukam jakichś takich, może ich lokalnej firmy, że to będzie jakoś super taniej, prawda? Może coś, jakiś ich odpowiednik Wawel czy Wedel, chociaż nie wiem, czy to jeszcze dalej polskie jest, no ale w Polsce mamy fabryki, prawda? Tego Wedla i Wawel też mamy w Polsce fabryki. W Sopocie na Monciaku jest Wedla lody i tak dalej. Tam ta czekolada tak pływa. To chyba polskie, znaczy polskie na pewno tu produkujemy, prawda? Dobra, i popatrzmy, tutaj jest 13,30. Nie no, te czekolady gorzkie, widzimy, że wszystko jest, mamy gorzkie czekolady po mniej więcej, najmniej 10 euro za kilogram. No dłużej po prostu nie będę szukał, żeby nie zanudzić. No ale wiemy, że jak chcemy zjeść czekoladę gorzką i cofniemy się tutaj na sam początek, na sam początek, jeżeli się cofniemy, proszę zobaczyć. Jeżeli się cofniemy na sam początek, może oni mają tutaj w filtrach, przetłumaczę na polski, może mają w filtrach, żeby pokazywało mi tanie. Marka Alcampo, produkty Lindt. Nie, nie będzie. Dobra, i widzimy, że jest najtańsza czekolada firmy Auchan po 8,40. Prawda, mamy za kilogram lub po 10,40 za kilogram 85%, a za 8,40, za 10,40 85% czekoladki, a za 8,40 72% czekolady w czekoladzie. Przepraszam, łyczek kawy. Przepraszam, herbata. Herbatę piję, bo to wieczór, to po nocy nie będę kawy pił. Dobra, i zobaczmy w takim razie w Polsce, jakie mamy porównanie. Czekolada gorzka. Co ten nam Auchan zaserwuje? I mamy Terawitę. No to samo, no to mamy Terawita też jest polska. Zawsze były w tych stoczniowych paczkach Terawity kiedyś. Bardzo dobre mają czekolady też. I widzimy 55. 56 zł, no to jest 15 euro. No to, żeby była tak tania czekolada gorzka jak w Hiszpanii, no to musimy znaleźć jakąś gorzką czekoladę, na przykład firmy Auchan, która ma te 72 czy 85% za te 10 euro, czyli 44 zł, albo nawet za 39 zł. No to szukamy najtańsze za kilogram. No i jest Wawel. Ale ile ona ma? 70% widzimy, czyli takiej gorszej jakości, bo te takie najwyższe mają 90% albo 85%, a te 70% to są takie, to też są dobre, no ale takie najgorsze to mają te 50%. No i widzimy, o jest, widzimy, ale popatrzmy, obok mamy czekoladę marki Auchan, ale to jest bio niby i ona kosztuje... Widzimy, i ona kosztuje tutaj bardzo drogo, prawie 20 euro za kilo. No ale Wawel 70% tania, 42 zł, czyli tyle samo, czyli 10 euro, 9,5 euro, prawda? No ale
Mamy też obok Wedel. Wawel z Wedlem konkurują z niskimi cenami. No i Wedel, no ale ta Wedel ile ma procent? Widzicie, nie jest z orzechami, jest gorzka z orzechami i nie jest napisane ile ma procent. Nie widzę, żeby miała napisane ile ma procent czekolady w czekoladzie. No i tutaj mamy Dark Auchan, jakaś ultratania. A, bo tam też była jakaś ultratania po 5 euro, widzimy. I tutaj też jest po 5 euro, prawda? No w tej samej cenie właściwie. No Terravita jest po 55, czyli tam po 13 euro. Prawda? Ale też 70%. No ale sprawdźmy, gdzie jest, czy 85 znajdziemy gdzieś po... O, Wawel, proszę bardzo. Wawel jest, ale to 100% z czekolady. W czekoladzie za 139 zł za kilo. Sama czekolada w czekoladzie. No i tutaj widzimy, jest Wedel. Czekolada gorzka o smaku espresso. Czyli z kawą może nawet, prawda? No ale nie widzimy, ile ma procent, prawda? No nie widzimy, ile ma procent czekolady w czekoladzie, więc nie możemy jej porównać. Nie możemy porównać takiej czekoladki. Szukamy taniej 80%. 85% musi być jakaś tania. Tak? Tu Wedel znowuż. Dużo produktów Wedla mamy. No ale tu też nie widzimy, ile tu ma procent. No po prostu trzeba znaleźć jakąś 85%, żeby była po 44 zł, żeby była w takiej samej cenie, prawda? Tutaj następny jest Wedel. No ale nie widzimy. Wedel, wrzućcie, ile wasza czekolada ma procent czekolady. Aha, bo to jest nadziewana. No to po co w sumie wrzucać? No, na razie nie ma. Wychodzi na to, że nawet... O, mamy. Wedel jest. Wedel gorzka 80%. Tylko, że tamta miała ile? 85%. Tutaj widzimy, a to jest, ale to jest marki Auchan. No, marki Auchan, więc to taka, wiecie, może być kiepska, tak? No, jak dla mnie, te ceny czekolady po prostu są takie same. Czyli ni to drożej, ni to taniej, prawda? Wiadomo, można kupić drogi produkt, można... Mi się wydaje, że dużo jest drogich u nas, no ale o, mamy Wawel, widzicie, 70%, jaka droga, 80, akurat taki rodzaj, 80 prawie złotych, prawda? No, Terravita jest, widzimy, Terravita 70% po 49,90 groszy, tak? Po prostu czekolada, sprawdźmy jeszcze raz, no, tutaj mamy po 30 za kilo, tu mamy po ile? Tu mamy... po 29, 29, po 8,70 Nestle widzimy jest, popatrzcie, po Nestle jest 100, ale też nie jest napisane, ile jest ten, tu po 12,40, tutaj po 10 widzimy, Euraskis jest 80%, 85% po 10 euro. No po prostu ich czekolada jest w tej samej cenie co nasza, może tańsza, może trochę no w tej samej cenie po prostu, no jak chcemy kupimy tanio, jak chcemy kupimy drogo, no i tyle. O, następna 9,8, no po prostu zamykamy temat, szanowni państwo, czekolada jest w tej samej cenie, albo nawet tańsza, albo w tej samej cenie, zamykamy temat, ale płacić można dwa razy więcej i żyć w takiej scenerii, gdzie nie trzeba gazu, gdzie nie trzeba, wiecie, tyle tej elektryczności i tak dalej, czyste powietrze. No szanowni państwo, ja nie wiem, w którą stronę pójdziemy, ale wiem jedno, że zapraszam Państwa do obejrzenia następnego filmu, który pokazał się na ekranach Państwa monitorów, a jeżeli chcecie porównać inne produkty, na przykład wódki, piwa, wina i wszystkich tych produktów, o których mówiłem, to dołączę linki do wcześniejszych filmów. Zobaczycie, że woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, ziemniaki, ryż, piwo, wino, woda, jest w tej samej cenie co w Polsce, a nawet znacznie tańsza, nawet są rzeczy tańsze 3-4-krotnie, jak wino na przykład. Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia tych filmów i zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach Państwa monitorów. Przede wszystkim zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.